swoje święto obchodzili w sobotę wolontariusze z Augustowa. Z tej okazji spotkali się w miejscowym kinie Iskra. Były podziękowania, życzenia i darmowy seans filmowy. W Augustowie od kilku lat bardzo prężnie działa wolontariat hospicyjny. Na co dzień udziela się kilkunastu wolontariuszy medycznych. Pomagają chorym z miejscowego hospicjum. Starsi wolontariusze w utrzymaniu higieny, natomiast młodsi, mniej doświadczeni, robią chorym zakupy, wspierają dobrym słowem. Wolontariusze organizują też zbiórki pieniędzy i masowe imprezy. W takich akcjach uczestniczy jednorazowo nawet 200 osób. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza chcemy podziękować wolontariuszom za ich wsparcie i bezinteresowność, mówi Maria Gniedziejko, koordynator wolontariatu hospicyjnego w Augustowie. Spotykamy się w kinie Iskra i tutaj ukłon w kierunku szefostwa kina, także dlatego, że nam udostępniło ten lokal i możliwość bycia w nim w tym dniu. Dziękujemy wolontariuszom za to, że są z nami, wspierają nas. I co jest fajne, że robią to bezinteresownie. Sam fakt, że jesteśmy, to jest wielkim sukcesem. Sam fakt, że spotykamy się tutaj w kinie i wiem, że będzie nas dużo, to też już jest sukces. Chodzi o to też, żeby zwrócić uwagę na tych młodych ludzi i zresztą nie tylko młodych, bo wolontariuszy medycznych to jest grupa ludzi starszych, że oni są, istnieją i pomagają nam. Pomagają nam, współdziałają z nami i bez nich w zasadzie nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy w ogóle cokolwiek zrobić. Wolontariusze z Augustowa mają na swoim koncie bardzo duże sukcesy. Udało się im zaprosić do miasta takie gwiazdy jak Ewelina Flinta i Kasia Kowalska. Dzięki charytatywnym występom znanych wokalistek zbiórki towarzyszące koncertom przyniosły większy efekt. Mieszkańcom Augustowa wolontariusze kojarzą się z młodzieżą w żółtych koszulkach. Jednak warto zaznaczyć, że wśród nich są osoby dojrzałe, takie jak Dorota Iwanicka. Kiedy jej mama przebywała w hospicjum, pani Dorota zaraziła się wolontariatem. Teraz nie wyobraża sobie życia bez pomocy chorym. Zaczęło się od tego, że moja mama została przyjęta do hospicjum, bo nie daliśmy rady już w domu, więc przebywała tam przez pół roku i codzienne wizyty w hospicjum po prostu wciągnęły mnie do tej pracy, do tej pomocy tym ludziom. Widziałam, jak oni potrzebują tej pomocy za każdy drobiazg. Po prostu starają się i dziękować. Nawet zdarza się, że całują po ręcach. To jest bardzo wzruszające. Za gest nawet są... Wygląda nieraz na to, że są zazdrośni, że podchodzisz do jednego, już drugi chce, żeby i jego też coś tam porozmawiać, coś zagadnąć, coś poprosi, czy przynieść. Większość osób, które uczestniczyły w obchodach, to młodzi uczniowie augustowskich szkół. Dlaczego postanowili pomagać? Uśmiech na twarzy chorych i ich wdzięczność nie sposób opisać, mówi Adrian Sadowski, przewodniczący wolontariatu z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Dlaczego wolontariat? Może dlatego, że od zawsze lubiłem pomagać, że jakoś uwrażliwiony byłem zawsze na problemy innych, że potrafiłem dostrzec to osoby potrzebujące. No i w ten sposób się spełniam. Lubię. Najlepsze właśnie jest to, jak komuś się pomaga i ten później uśmiech, któremu pomagaliśmy, dziękuję, no to jest nie do opisania. To jest...